No kręć to, chłopiec kluczy. Co ty, kręcić nie umiesz? Naucz cię kręcić. No kręcę przecież, nie widzisz? Dobra, zaraz przyjdę. Szczyt za... Cześć, witajcie widzowie, z tej strony Patryk Rolnik. Witam was w kolejnym odcinku serii Rolnicy z Podkarpacia. Farming Simulator 2022. Jest ze mną Szmek. Szmeker. Jak widzicie, tu przy ziemniku majstrujemy, bo kurde się ta jedna lanca tu rozkręciła. Jak widzicie, w dzisiejszym odcinku akcja siew u mnie. Także co, lecimy pomału siać. Szmek tu jedzie do mnie na pole, ja też jadę swoim zestawem. I ogólnie będziemy Szmek wsiać pszenicę, żeby iść czegoś innego tam. Właśnie wiem, bo po mnie to wszystko jest możliwe. No, a ja już jadę tam 60-ką najpierw zajadę z ziarnami. Będziesz siał tam, a ja potem do ciebie dojadę z torkiem. Tylko mi napełni te ziarna. Dobra, to wyjdź pierwszy przede mną, bo... Dobra, ja wolno będę jechał. Ile? 28. Kurde. Kurry! Czekaj, bo mnie rzuca. Dobra, jest git. Tam, gdzie coś oczu. To jakby się skrzynia zacięła. Dobra, jedziemy. Czekaj, bo ten dyrma przyspieszaje do setki, kurde, szybko, nie? O kurde, czekaj, bo... Aś nasadził tych drzew, chłopie. No nie, to dziadek sadził. Dobra, chodź, jedziemy, pomału. Ja 28 pojadę, bo ja się boję jeszcze, że o coś zahaczę i będzie potem problem. Lepiej chodź tu, bo nie będziesz wiedział, gdzie jechać. Jak widzicie, mam lecimy. Ziarna nie wziąłem z centrali, tylko takiego chłopa. Na paletach, że taki porządny. Ziarna. Ale to jest ta droga, to mogę pojechać. Mi nie działa kierunek w przyczepie, ale tu skręcamy. Czym ja ci zaraz nie zrobił... Z... Garaż. Przyczepy garaż. No, dobra, dawaj tu. Bo ja tu 30 stoi. Bo jeszcze nie zjechałem z pola, bo to taka szybka akcja nagrywana. Bo ogólnie... Za jakieś, nie wiem, kiedy? Za jakieś 3 godzinki, nie? No jedziemy. Jedziemy po mój nowy ciągnik, także... Takie siewy na szybko. Na szybkości. Znaczy na jednym polu na razie, nie? No bo to na szybko takie, nie? Dobra, ja tu stanę na kaska polu. Tu będziemy siali pszenicę, szyfon, pszenicę. Jesteśmy chociaż na pełni, nie? Czekaj. Dawaj. Ale pszenicę, pamiętaj. No spokojnie. Chodź tu, cofaj, tu cofaj, 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 cofaj. Cofaj tu. No, już, sypaj. Ja ci tu sypię. O, idzie. Sypię palety. Weź tam te... Dawaj, usypaj! No sypię. O, brakło. Trzeba sobie te palety tu bliżej przestawię. O! Usypali. I pełny stój, ty ja kurwa się przesypię. Nie, ale nie sypisz, nie? No ja sypię. Dobra, zgasz 60 i idę pozytora. Weź mi za ty tego. Klapę? No klapę. Dobra, no kurwa, o, dobra, poszła. Dobra, jedź i ja idę pozytorka. Jak widzicie, ten ruski siewnik. Radziecki bardziej. A tyś to zwałował? Nie, ja to broną. Broną? Pod kaska wziąłem. Bronę i tym. Skąd kaska bierze? No sąsiad dobry. 6 bronę samoróbkę se zrobił. No to i wio pod 30 i rura w pole, nie? Kupany. No 6 bronę se zrobił. Wiecie. Tak razy mi się nagrywa. Nagrywa. Dobra, lecimy okay. Dalej. Pszenice, no kurde, mówię mu, że... No tłumaczę ci, że pszenice, no przecież tłumaczę ci. To czego nie rozumiesz? Tłumaczę ci, że pszenice. No pszenica należy... Rodzaj rośliny... Czemu ja ci... Przecież to jest pszenica, a soję ci niby sadzę. A nie, dobra. Może tu była przedtem soja posadzona, dobra. Ja ci dam, zaraz. Dobra. Ja se tu aż sprawdzę, włączę se chudy na chwilę, widzowie. Zobaczcie ci pszenica sieje. Zaraz. Tak mam laga mózgu z tym siewnikiem. Soja jest obok na polu, może żeś tym najechał kamerą. No. Co tu pszenica sieje? I czekaj. Pszenica rośnie. Ale wsiądź nawet do John Deere'a i zobacz.
No czekaj. Gdzie to jest? Czekaj, bo to jest na kultywator dany. Materiał siewny. Gdzie to jest? Nie widzę materiał siewny. Jak Czekaj. widzisz? Ja tu nie widzę. A to jest na suwe pszenica. No pewnie, że to jest pszenica. Dobra, wychwil. Pszenica, jedź tam. Ja tu wyzowę wszyscy na pełnię. Sypaj, kurde, sypaj. Dobra. Dobra. Kurde, to do innego kraju jedziemy po tego New Holanda. To w tyle odcinków może nie być. Znaczy, jak do innego kraju? Na inną wioskę, ale do innego województwa. No ale to po Polski trzeba przejechać, chłopie. No trzeba, trzeba, ale... Dobra, weź sobie mojego kładę na paket, bo pierw załadujemy, a potem, potem już sobie normalnie pojedziesz kładem, nie? No. Jest problem, bo czemu ja tym siewnikiem nie mogę siać? Co jest za problem? Poczekaj chwilę, bo coś się tu zepsuło. Muszę wyłączyć jednego moda. Muszę ten, automatyczne zaczepianie wyłączyć. O, teraz będę mógł siać? Halo? Czemu to A nie może działa? kable może musisz Ale podłączyć nie, jakieś? nie działa mi to, czemu to nie działa? A czekaj. Czemu nie działa to Ale samo? wyśle się do niego. O! Chyba, dobra, działa! Działa! Działa? A ty siedziesz prosto za mną, czy jak? Chopie, nie, nie jadę w ogóle gdzie indziej, ale czekaj, coś ci powiem. Jest przynajmniej to dobra. Ja ci powiem, idę tym zatorem, jadę z tym siewnikiem. Wiesz, że jadę? Ej. No ile, ile, pytam się. 15. Też 15. No 15 jadę, a ty ile jedziesz? 15, bo ja, w sensie, ja bym mógł szybciej jechać, tylko jeszcze ciągle ten. Agregat, nie? No, bo to jest agregat prawousiedny, nie? No, dobra. Lecimy, siejemy. Ja ogólnie do tego siewnika jeszcze mogę nawóz zasypywać, ale stwierdziłem, że nawoziłem lejkiem, także już nie ma sensu tu jeszcze sypać. Chciałem 4-metrowy zestawem, ale ten wejdzie, bo... Nie ma, nie było, nie było agregatu takiego z tyłu z tym, nie? No. Ja mam 3 chyba ileś metra. 3-6 metra mam. Masz trochę większy, ale ja mam taki trochę 3, bardziej 6, taki... 3-6 mam. Ale daję sobie radę, zatorek. Z Mógłbym mojej sobie to się... chyba byś... Co? Z mojej to chyba byś nie dał rady. Samym siewnikiem dałbym radę, ale z... Samym byś dał, ale z kultywatorem to już tak... Zestaw nie. Sam by kultywator też może pociągnął, ale zestaw to już nie bardzo. Chyba, żeby tak naprawdę płytko było. Albo jakiś piasek, to może by poszedł. Ale szkoda maszyny ten katować, nie? A ty z czwórką to chyba 7745 turbo poszedł, nie? Nie wiem. 7745 z turbiną może by poszedł, nie? To już 80 koni to tak, żeby... Ogólnie teraz sobie kupię ten nowy ciągnik. Na live, kto był, ten wie. Chyba, że w którymś... Jaki on ma w ogóle kolor? No niebieski będę kupował, bo jeszcze tam jest ten taki czerwony i czarny. Ja stwierdziłem, że niebieski. Wiedzą już jaka marka? No ale jak ktoś był na live, to wie. Ale chyba mówiłem na jednym odcinku, nie? Czy nie mówiłem? Mówię. No to kto wie, to wie, ten kto nie wie, to zobaczy w następnym odcinku. No. My tu siejemy pszeniczkę. Potem jeszcze do Szmeka jedziemy na jedno pole, nie? Zdążymy w ogóle? Zdążymy, panie. Która jest godzina? No 10:52. Ale 16... 16:30. 37. Zdążymy! To jest 10. Ten handlarz mówił, żebyśmy tak byli na 17. 18. No to prawie 3 godziny będziemy jechać, nie? Tak skończymy, myślę, około której? Koło 11, nie? 12? Koło 12 skończymy. 3 godziny będziemy jechać. O 15. Zajedziemy. No tam jeszcze przystanki. Może trochę dłużej będziemy jechać, zobaczymy. No, zajedziemy spokojnie. Na 17 będziemy na pewno.
Ale to czatyn, jakąś lawetę podnająć, żeby ten napi żeby do pikawa poczepić. Nie będziemy John Deere'em tam jechać. To byśmy 2 dni jechali. Trzeba lawetę do Ale w sumie pikawa. na takie wioski jak tam są, to bym na cię nie zmieścił John Deere'em. To za wielki ciągnik. No ale ten handlarz podobno na takim zadupiu mieszka, że... No to by to... Ja bym tego całego tego... porysał, malować go jeszcze nie chcę, bo stan lakieru jest ładny. No, ja se kładziszem pojadę twoim. Ja se od ciebie go odkupię, bo albo, albo zamówimy lawetę i tyle. Nie, mamy nie będziemy, bo tu szkoda pieniędzy. Albo moją lawetę weźmy i tyle. A do czego to podczepisz? Do pick-upa nie podczepić, bo tam jest na ten tus taki. No to kupi się, no to weźmie, znaczy kupi się, no wypożyczy się jakby ten tus taki, co mają do Big Bagów, bo, Boże, Big Badów. No, Taki, zobaczymy. wiesz. Ale ten, Stefan ma tak fajno, na diesel właśnie taki zwykły. I to można by tam był ten u niego. A w sumie z tego. Weźmiesz, bo jak John Deere my wzięli na tamtą, na ten New Holland to będzie chyba mniejszy, nie? Czy większy? Nie, czy on będzie taki Exetor, tylko że będzie wyższy. I czwórką kupujesz, nie? No, no bez przedniego napędu to już mi się nie płaca. Jeszcze, może, sobie jeszcze dołożę napęd do tego Exetora, wiesz? Kiedyś. 7745 mówisz, czy turbinę zakładasz tak jak 7745, przedni napęd i jeszcze może turbo sobie dołożę, ale zobaczę. Ale to już by darło, nie? 80 koni by miał gdzieś 80. No 80 mówi producent, ale to są mi producent, to trzeba będzie przez kurde pół ale albo no ten co raz kupuje, no to będzie miał 95 koni, nie? No to plus jakby, to jakby Zetor miał 10 koni mniej, no to prawie tyle samo, nie? Bo ja też nie będę kupował maszyn idealnie na 95 koni. Ja będę kupował takie, żeby tak 80 koni wymagały, nie? Żeby też zapas ale mocy jakiś był. Właśnie w następnym roku ci to mój siemnik sprzedam z agregatem, bo dałby radę ten New Holland. Nie, jeszcze New Holland nie, ale jakby taki kolejny ciągnik, bo kolejny ciągnik, jaki będę kupował po New Hollandzie, jaki mi się marzy, to będzie Ursus 1614. 130 czy 140 koni. To bym sobie go kupił. To ci ten zestaw wtedy może sprzedam, czy o tym, czy nie wiem, zobaczę. Nie, oddać to nie, panie, oddać to nie. Trzeba kupić. Znaczy, to kupisz ode mnie ten zestaw, bo zestaw jest dobry, nie? Ja tak patrzę, że my prawie kończymy, wiesz? Właśnie widzę. To się tak wydawało, że takie wielkie pole, nie? Mucić trochę schodziło, ale to wiesz, nie jedziesz 15 na godzinę, tylko 8. No, a takie jeszcze pytanie, no mam to już do widzów w sensie też. Kupujesz, jakbyś kupował 16, 14, to będziesz go kupował z nową czy starą matką? Zobaczę, ale raczej ze starą, bo te nowe plastikowe to kurde się walne gdzieś w drzewo przez przypadek, czy jakie. Nie, metalowa stara maska. Jakby kupowali u mnie ciągi, to już my zobaczyli plastikową, to ja złamałem, ale nie mówcie handlarzowi. No także. Stara maska, blacha, porządna blacha musi być. Długi błotnik czy krótki? Zobacz jaki będzie ciągnik człowieku, ale nie znowu ma, ale mi się nie podoba. To błotniki zawsze mogę ten, kurde przecież dospawać tam czy wymienić. Możesz dospawać, ale oryginalny zawsze lepnie. Czy tam wymienię se, nie? Bo jak jedziesz od tej strony, to ja pojadę od drugiej. Jakby od lewej. Ja tu z John Deere'a niby miałem dorabiany, no, znaczy dorabiany, no od innego miałem wzięty, no bo tamten co miałem wzięty, to on podobno miał jakieś problemy z silnikiem i na złom go oddali, bo to już się nie nadawało. Znaczy na złom, no. Silnik mu wyciągnęli, w ogóle miałem co na z nim części, teraz proszę, zrobili. Na części, nie? No, kabina, wszystko na części. Na złom. Na złom, czego nie oddali. Także od niego jest tuz, ale tuz jest dobry, bo on jest tak przyspawany, że kurde... Ja by oryginalny był, nie? No. Czy to jest dokładnie takiego samego John Deere'a, nie? Ty ostatni raz przejedziesz, czy ja mam ostatni raz przejechać? Ty może. Dobra. I czekaj... I pojedziemy na pole chyba... No tam koło twojej chałupy, nie? A tam co będziesz siał? Też pszenicę. Także
Myślę, że już nie będzie na twoich ziarnach, to ci potem dam za ziarna. Albo oddam ci No, ziarna i tam mi tyle. dasz, czy work rzucisz. Bo mam. Już nawet nic mi nie dawaj, bo to... Kiedyś se weźmiesz ode mnie słomę, czy tam co, to będziesz miał. A tam ziarno nie jest aż takie drogie. Jak Ja na se łóż. kiedyś od ciebie na przykład John Deere'a pożyczę, nie? To się tam jakoś wyrówna. Co, ty już tam do siebie jedziesz? No, w sumie ta jadę No już, to tylko jedziesz muszę to. tam? Bo muszę to wszystko już złożyć, nie? No, bo ci też. A mam pytanie takie, a tu się w ogóle ci posadziło, bo nie ma tekstury? Tak, bo to jest tekstura jakby... Wiesz to, bo tu ten... Bo tu mi się ten, roztelmasz ten... Zapchał i musiałem słomy, nie? Jak to przeorywałem, to słomę tak wywalało, jak przybronowałem, tak wiesz, nie? Co tam? No dobra. Poczekaj, to ja tu trochę ślada zrobię. No jedź. A to w sumie to... Tam no to już na mój koszt, bo tam to już jest nawet na moim jakby gospodarstwie nam przygotowane No. wszystko, także... Tam nawóz masz do ściany? No. Dobra. Tam Zaraz. 100% jest nawet, więc trochę mam zdziwienie. No to Kurde, pewnie. 50 tym John Deere'em tu jechać, to tak... A ty chyba myślisz, że kupisz sprzęt tego 16, 14, ale to jeszcze kiedyś, nie? Ursusa, no to takiego będę chciał kupować. No, to chyba z prędkością 43 albo 2, nie? 16, 14 bym sobie kupił teraz właśnie po tym Holandzie. Albo 12, 24. Albo jakiegoś zetora może. Nie, storkę już nie, bo już jeden zator mam, Ursusy też. To tak, kupię tego New Hollanda, to 30 wystawię. Albo kurde, nie wiem, John Deere'a może jakiegoś też. Nie, A nie, nie, nie. John Deere to kurde kosmicznie kosztują. No, więc nie, ja takie tańsze raczej. Może jakiegoś takiego Belarusa większego bym se kupił po Ursusiku. MTZ-a? Nie, Belarusa, gdzie MTZ-a, 82 konie. Belarusa, tego nowsze już takie Belarusy są. No tą pole numer 105 robimy. No to dobra. Ja se nasion jeszcze tutaj dosypię. A to nie, to u mnie już dosypiesz. To dobra. Czekaj, to ja ci nawet jeszcze wyjadę. O, a nie, dobra, bo to 30 będzie, więc nasiona Michała. Może się w końcu do czegoś ta 30 nada, bo ona tylko stoi na moich odcinkach. Ja jeszcze i tak muszę jedno pole sobie poza odcinkiem jechać zorać. Bo jeszcze nie zorałem jednego pola w ogóle. Mogę z tobą pojechać sobie, bo... No to nie, bo tam jest takie pole, ono tam ma chyba 5 arów, czy ile to jest. Teraz radę, myślę. Człowieku, jak ja tam przejadę 4 razy, później będę miał zarane. A długie jest, czy? Ile będzie miał? 50 metrów długości. Dobra, jak chcesz, u mnie stoi 30 koło pola, więc u mnie sobie zatankujesz, nie? No. Tylko tam bardziej, tak bardziej z boku. To jest chyba większe. Nie jest większe. Jest mniejsze. Mniejsze, chłopie. No dobrze, że na 122 nie robimy. Ja muszę sobie jakieś w końcu większe pole kupić, ale... Masz kupione chyba dwa, nie? No, ale jeszcze jedno takie gigantyczne potrzebuję jeszcze jedno. Pamiętaj, nie, a w sumie nie zmienię upraw. To tam się je mnie. Spoko. Dobra, widzę 30 twoją. To weź nie chcę tam nasiono, nie? No. Kluczyki są w statyce, to trzeba odpadzić. Po co mi ten? Po co mi palić? Kierunku żeś nie wyłączył. I z kierunkiem ona i tak... Nie wiem, może w następnym, albo jeszcze na, nie wiem, w następnym sumie jedziemy pod Bycią i też się w następnym gdzieś wywieziemy. Na złom. Nie na złom, chłopie, dobra, czy jest do sadu chłopsiał. Na złom. A może ty też byś swoją sprzedał? Nie, na razie będę trzymał. Panie. Znaczy będę ją Tak. wystawiał, ale nie będę nikomu oddawał za pół darmo. Czy nie za pół darmo? Ja se ją tak zrobię. Ja ci powiem, że ja ją sprzedam dwa razy. Sprzedam Tak jest. raz,
Ale wezmę pieniądze, jakbym sprzedawał dwie takie. Zamiast 12 tysięcy wezmę 24. No. Taki ma sposób, chłopie. Jakby chciał, to twoją 30 też tak mogę schandlować. Tylko 50% dla mnie. Kasy. To w sumie tak samo, jakby się tak dwa razy sprawdzał, w sumie tak samo, jakbym ja ją samodzielnie sprzedał i tyle. No. Dobra, lecimy, to sijemy. Ale nie, ja już mam umówioną, chyba tą z... No chłopcy mi zają dać 16 tysięcy, nie wiem, że to masz tyle. Ty masz niby większe gospodarstwo, ale mniej ciągników, nie? A ja mam z drugiej strony średnie gospodarstwo, małe maszyny, za małe moim zdaniem, jak na ten areał, co ja mam. Ale no więcej ciągników zarazem muszę mieć, nie? Zatankowałeś się u mnie tam? Tak, a tu jest moja łąka w ogóle, przez ten rów, jak przejedziesz. Mówię, że trzeba się na wiosnę tymi łąkami zaopiekować, bo... No, na wóz, na wiosnę, na łąki. Ja nawiozłem. No, ja jeszcze nie. Ja łąki będę na wiosnę nawoził. Zawsze nawoziłem na wiosnę, to i tym razem. Nawiozę na wiosnę. Tam poprzeczniaki robisz, widzę. Dobra. Ile w ogóle ten chłopci chciał za nią? Za co? Za New Holanda. 50 tysięcy tam jest wystawiony. Mi się wydaje, że uczciwa cena, mi się wydaje. No chłopie, jak u 68 kosztuje, 69 jakoś tak. Normalnie tak chodzą, nie? No. No, chłop wziął 50. Oj, trzeba poglądać. Także przejedziemy się tam dzisiaj. Albo coś jest z nim uszkodzone, albo po prostu chłop się nie zna na rzeczy. Bo to jest niemożliwe. Prędzej to drugie, niby handlarz, ale tam mam takiego znajomego, dzwoniłem, że on działalność prowadzi chyba tam od 2 miesięcy, czy coś takiego? Komis traktorowy, coś takiego? Tak, jest taka nazwa? Weź zaraz do niego zadzwoń, czy na pewno za tyle sprzedaje, żeby potem nie za było za tyle, bo ja dzwoniłem do niego przedtem. Za 50. Gotowa, do ręki. Nie wiem. Ale chyba do... Dobra, czekaj, jeszcze zadzwonię, jeszcze ci, o. Halo? Halo, dzień dobry. No, ja sprawę tego New Holanda. Co pan chciał? No, ja się teraz brać, ile to kosztuje ten New Holand. Chyba 50 tysięcy. Te 50 tysięcy? 50 tysięcy. No tak, 50 tysięcy, to ja tam przyjadę, kurde, z tym szmekiem. O, ty, 17. Będziemy na miejscu i bierzemy od ręki. Gotowa. Dobra, kurwa. Dobra, do widzenia. Kurwa, do widzenia. No, to zadzwoniłem do chłopa. No mówiłem ci, 50 tysięcy. To coś nim jest nie tak. No słyszałeś, że on jakiś taki dziwnie gadał, nie? Jakiś pijany. No właśnie, może narąbany wystawiał. Nie wiedział, jaką chłopie cenę wpisuje. Dobra, ma problem. My już umówieni jesteśmy, idziemy po niego. Wiadomo. Potem problemów nie ma, że 50 to 50. Dzwoniłeś do niego. Masz chyba zapisaną rozmowę, nie? Mam wszystko. No właśnie, to zapisałeś rozmowę. 50 i będzie. Dobra, zacznijmy się jemy. Elegancko. Bo ty masz ten konny, nie? Co? Masz ten konny. Co konny? Ciemnik. Nie konny, gdzie konny? To jest ten radziecki. Gdzie konny? Konny dzienny. Na gumowy. U ciebie wszystko jest radzieckie. Nie, no ten. Siewnik i ten. I K4. Dobra, będziemy kończyć odcinek już, co? Dobra, ja jeszcze raz chyba przejadę. No, u mnie skończymy w sumie. Dobra, już nie zoom. Szmek, pożegnaj się. A ja już idę przeciągnik, jesteś tu. Tutaj widzę cię przynajmniej teraz. No. Dobra. Pożegnaj się. Ciemno. Także co, trzymajcie się. Zapraszam na kanał Szmeka, zostawcie suba, lajka. Trzymajcie się. Cześć.